Artea Leszczyńska, kobieta orkiestra, artystka w pełnym znaczeniu tego słowa, plastyk, fotograf, wokalistka, autorka wielu prac, zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień, członkini m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków w Okręgu Częstochowskim czy Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, również organizacji zagranicznych. Całkiem niedawno spotkałyśmy się przy okazji promocji kalendarza, który powstał we współpracy z powiatem częstochowskim. To taka nietypowa praca. Tak, to była bardzo ciekawa praca, bardzo ciekawe zadanie. Kalendarz miał prezentować urzędniczki, panie pracujące w starostwie, aby przybliżyć pracę starostwa petentom, aby nie bali się urzędniczek. Jednocześnie nie miała to być taka typowa fotografia biznesowa. Kilka zdjęć tam jest rzeczywiście biznesowych, ale większość miało być związanych z danym miesiącem, czyli na przykład na kwiecień, związane z Wielkanocą, to są panie z takimi wodnymi pistoletami. Na listopad pani, która upycha dynię w archiwum. Czyli zdjęcie na każdy miesiąc było związane z jakimś najważniejszym świętem w danym miesiącu. Chyba tylko 2 czy 3 zdjęcia są takie stricte biznesowe. Jak wspominasz w ogóle tą współpracę? No bo z jednej strony właśnie tematyka, z drugiej i plener, i jednak zdjęcia w pomieszczeniach, tak, ale też modelki nietypowe, no bo właśnie urzędniczki. Tak. Bardzo miło to wspominam. Część zdjęć odbyła się w starostwie, a część zdjęć w Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku, co było dla mnie mega interesujące, bo no chyba bez tego nie miałabym okazji wejść do środka i zwiedzić Pałacu Raczyńskich, który bardzo wiele razy widziałam z zewnątrz i zawsze byłam ciekawa, jak on wygląda w środku. Jedno zdjęcie było zrobione w Antonioniowie, to jest pierwsza wieś za Częstochową, za Kiedrzynem. Jedno w Małusach i jedno jeszcze gdzieś w plenerze, już nie pamiętam gdzie. Bardzo miło to wspominam. Bardzo miło wspominam współpracę ze starostwem. No, przede wszystkim ze względu na to, że noszono za mną lampy, blendy, więc bardzo dobrze dzięki temu się czułam, tak jakbym miała asystentów swoich, co normalnie mi się nie zdarza, bo wszystko muszę nosić sama, ustawiać sama. No jestem bardzo zadowolona z modelek, z pań, które pozowały, z urzędniczek. Nie są to profesjonalne modelki, nie są to modelki typu TFP, czyli takie osoby, które mają już za sobą dużo różnych sesji typu Time for Photos. Dla niektórych z nich to była pierwsza w życiu sesja, a świetnie wywiązały się ze swojej roli i weszły w rolę i odgrywały scenki. Zresztą właśnie kobiety najczęściej stają przed Twoim obiektywem. Tak, właściwie ja nie lubię tak jakoś rozgraniczać. Ja mówię, że fotografuję ludzi, ale jednak no, najczęściej są to osoby biologicznie z płcią kobiecą, a nie mężczyźni. Po pierwsze, ja się czuję swobodniej, bo zazwyczaj jestem w studio sam na sam z modelką, więc ja się czuję swobodniej, no i modelki też się chyba czują swobodnie. Również kiedy fotografuję dzieci, to są najczęściej dziewczynki, więc jakoś tak rzeczywiście najczęściej fotografuję kobiety, dziewczynki i dziewczyny. Najnowszą wystawę Twoich prac oglądać można jeszcze do końca lutego. Do końca lutego w Regionalnym Ośrodku Kultury na ulicy Ogińskiego. Bardzo serdecznie zapraszam. I to jest nietypowa wystawa jak na mnie, bo tym razem nie jest to ani fotografia cyfrowa, ani analogowa, tylko fotografia natychmiastowa. Prezentuję tam swoje polaroidy i instaxy i podczas wernisażu tej wystawy zaprezentowałam aparaty natychmiastowe, które posiadam i opowiedziałam o tej fotografii, bo ona bardzo się różni od fotografii cyfrowej czy analogowej. A na czym te różnice polegają? Różnica polega na tym, że zdjęcie jest niespodzianką, bo tutaj fotograf no, nie ma wpływu albo ma bardzo niewielki wpływ na to, na co będzie aparat ostrzyć, jak aparat ustawi balans bieli. I nie wszystkie aparaty mają wizjer, przez który rzeczywiście widzi się to, co widzi obiektyw. Niektóre mają wizjer ustawiony obok obiektywu i bardzo trudno jest wtedy skadrować zdjęcie. Jeden aparat Polaroid mam rzeczywiście taki, który widzi w wizjerze to, co widzi obiektyw, natomiast pozostałe, ponieważ są to, no, jakby nie było, to są aparaty z lat 80. takie nieprofesjonalne, które kiedyś były używane, tak jak teraz używamy telefonów komórkowych. To kiedyś używało się na imprezach, na różnych wydarzeniach aparatów natychmiastowych, polaroidów. No, instaxy powstały dopiero niedawno. Więc no, jest to taka fotografia nieprofesjonalna, aczkolwiek obecnie uprawiana głównie przez profesjonalistów, no bo wyszła już z mody głównie ze względu na cenę wkładów do Polaroida. 8 wkładów do Polaroida to jest wydatek rzędu 90 zł, więc trzeba się modlić, aby każde zdjęcie wyszło ostre i wyszło takie, jakie się chce, aby było. No właśnie, nie brakuje Ci być może trochę tych czasów, kiedy mieliśmy do dyspozycji tylko klisze i maksymalnie 36 zdjęć, chyba jeszcze dobrze pamiętam. No nie tylko, bo też 16. Maksymalnie tak, 36, tak? Jechałeś na wakacje i, i też właśnie było niespodzianką. No mnie tego nie brakuje, bo ja uprawiam fotografię analogową, mam swoją ciemnię u mnie w studio i ostatnio muszę się przyznać, że robię więcej zdjęć analogowych aniżeli cyfrowych. Uwielbiam być w ciemni, uwielbiam wywoływać film, a później wywoływać zdjęcia. Tego nauczył mnie mój dziadek. I zresztą mój powiększalnik to jest właśnie powiększalnik mojego dziadka. I bardzo lubię tę fotografię, jest ona magiczna i tutaj fotograf ma wpływ na wszystko od początku do końca, a jednocześnie no, nie jest to fotografia cyfrowa, czyli nie można już w aż takim stopniu ingerować w zdjęcie, nie można aż tak poprawiać później, znaczy oczywiście można zdjęcie zeskanować i można je później poprawiać w Photoshopie, ale nie o to chodzi, raczej chodzi o to, aby zrobić tę odbitkę w powiększalniku, aby wywołać zdjęcie samodzielnie, więc nie ma się tutaj aż takiego wpływu. Natomiast w fotografii natychmiastowej nie ma się żadnego wpływu, bo zdjęcie, które wyjeżdża, to już jest efekt finalny, którego już nie można w żaden sposób zmienić, zmodyfikować. Mówimy cały czas o fotografii, ale przecież jest też malarstwo. Tak, no w ogóle jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom robiłam w pracowni malarstwa i w pracowni intermedialnej, czyli intermedia no to jest takie połączenie różnych mediów, również fotografii. Również grafiki warsztatowej, którą także uprawiam. Głównie w moim przypadku to jest miedzioryt, mezotinta, akwaforta, akwatinta i litografia. No i malarstwo. Malarstwo olejne, malarstwo sztalugowe, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo strukturalne i portrety. I tutaj też portrety kobiet. A bliższa jest Ci fotografia, czy jednak malarstwo? W tej chwili jest mi bliższa fotografia. I to z przyczyn takich rodzinnych. Miałam przerwę, kiedy moja mama po wylewie leżała przez rok w szpitalu i przez rok nie mogłam malować i wtedy zaczęłam więcej fotografować, no ze względów czasowych, bo jest to no jednak mniej czasochłonne aniżeli malowanie przy sztalugach obrazu olejnego, który często schnie pół roku. Więc w tej chwili bliższa jest mi fotografia, no i też założyłam swoje studio, więc więcej fotografuję w tej chwili. Fotografowanie, malowanie, ale wyczytałam także w Twojej biografii, że to również śpiewanie i aktorstwo. Tak, skończyłam Krakowską Szkołę Teatralną i Filmową na kierunku aktor scen muzycznych, na kierunku wokalno-aktorskim i przez jakiś czas śpiewałam w krakowskim Eloe Kabaret, to jest taki alternatywny, niezależny teatr na krakowskim Kazimierzu. Ale stworzyłaś także filmy, piszesz prace, różnego rodzaju prace literackie, w tym książki między innymi. Tak, wydałam nakładem Częstochowskiej Biblioteczki Poetów i Prozaików 2 powieści, w 2009 powieść Podwójna miara i w 2010 powieść Brat do obydwu. Sama zaprojektowałam okładki i sama zrobiłam ilustracje i aktualnie pracuję nad swoją 3. powieścią. Zdradzimy jaką? Mogę zdradzić tytuł, ad absurdum. Będzie się bardzo różnić od poprzednich i muszę przyznać, że pisanie idzie mi dosyć opornie, bo nie lubię siedzieć przy komputerze. Raczej jestem osobą energiczną, ruchliwą, więc zdecydowanie wolę fotografowanie i malarstwo, aniżeli siedzenie przy komputerze i pisanie. Zresztą ja tę powieść już mam napisaną długopisem w zeszycie. Jestem teraz na etapie przepisywania jej na komputerze. Skąd w ogóle pomysł na połączenie tylu pasji? To znaczy, wiesz, to jest wręcz niewyobrażalne, żeby być aż tak wszechstronnym, żeby mieć aż tyle zdolności i tyle talentów. No, różnorakich przecież tak naprawdę. Myślę, że zawdzięczam to mojej babci i dziadkowi. Moja babcia jest emerytowaną pianistką. Uczyła w Częstochowskiej Szkole Muzycznej i w Kłobucku w Domu Kultury uczyła gry na fortepianie. I babcia uczyła mnie, jak byłam dzieckiem, gry na fortepianie, co mnie absolutnie nie pociągało, co mi się nie podobało, ale stąd wzięło się moje zamiłowanie do muzyki i do śpiewu. Natomiast mój dziadek, już nieżyjący, był artystą malarzem i to on mnie uczył malować. od małego, odkąd miałam, nie wiem, 5-6 lat. No i on zaszczepił we mnie miłość do malarstwa, no i do fotografii, bo on też zajmował się fotografią, miał swój powiększalnik, który obecnie należy do mnie. Odziedziczyłam po nim też maskownicę i on mnie jak gdyby no, wprowadził w arkana fotografii srebrowej, fotografii ciemniowej. No ale przede wszystkim nauczył mnie rysować i nauczył mnie malować. Muszę też wspomnieć o mojej mamie, która już nie żyje, która była aktorką operową, śpiewała w Deutsche Oper Am Rhein w Düsseldorfie, no i po której zapewne odziedziczyłam jakieś tam zamiłowanie, zamiłowanie do śpiewania. Po prostu byłaś na to wszystko skazana. No. W pewien sposób tak, aczkolwiek moja mama mnie nie wychowała, więc nie uczyła mnie śpiewu, ale no, w jakiś sposób na pewno to ale po niej odziedziczyłam, w jakiś sposób mi to przekazała. A skąd czerpiesz inspirację? Bo ile mówisz, że na przykład jeśli chodzi o fotografię, to pracujesz przede wszystkim z ludźmi. Tak. A również interesuje mnie fotografia urbexowa, czyli opuszczone budynki, których tutaj w Blachowni jest bardzo dużo i chyba sfotografowałam już wszystkie. Rok temu była moja wystawa w Regionalnym Ośrodku Kultury Fotografii Urbexowej. Więc czerpię przede wszystkim natchnienie, inspiracje z popkultury. Bardzo dużo czytam, bardzo dużo oglądam filmów. I nawet przekłada się to na tytuły moich prac, zarówno fotograficznych, jak i malarskich. Są one związane z jakimiś filmami, z piosenkami. Zazwyczaj są to tytuły filmów albo tytuły piosenek, czy tytuły albumów jakichś zespołów. A jak to się w ogóle stało, że swoją pracę związałaś z Częstochową? Nie kusiło Cię nigdy, żeby stąd wyjechać? Ja przez 10 lat mieszkałam w Krakowie po studiach. Jak skończyłam studia na Akademii Sztuk Pięknych, później poszłam na studia do Krakowskiej Szkoły Teatralnej i Filmowej i przez 10 lat należałam do Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie i tam działałam, tam tworzyłam i uważałam się za artystkę krakowską. No niestety, kiedy moja mama doznała bardzo rozległego wylewu, i przez rok leżała w śpiączce w szpitalu. Musiałam wrócić tutaj do domu, aby opiekować się mamą i aby opiekować się moją 94-letnią babcią, właśnie tą babcią, o której wspomniałam, pianistką. No i przeniosłam się ze Związku Polskich Artystów Plastyków z Krakowa tutaj do Częstochowy. Znaczy tutaj, tu jesteśmy w Blachowni. Przeniosłam się do Częstochowy i w Częstochowie też należę do Zachęty Sztuk Pięknych, należę do Fotoklubu Jurajskiego, ale też jestem związana z Radomskiem, no bo tam należę do Towarzystwa Fotograficznego imienia Edmunda Osterlofa. Jestem też związana w ogóle ze Śląskiem, należę do Fotograficznego Towarzystwa Tyskiego. A do organizacji międzynarodowych również. Także do międzynarodowych, być może tak. Wszystko przed tobą. Tak, tak, do brytyjskiego Royal Photographic Society i do dwóch amerykańskich Society of Photographic Education i Photographic, żebym nie pomyliła nazwy, Photographic Society of America. Wiesz, ja przepraszam, to może źle zabrzmi, ale ty tak naprawdę jesteś gotowym produktem do zrobienia kariery światowej. No ja na to czekam i o tym marzę. Rzeczywiście, no tutaj mam zobowiązania rodzinne, domowe i w jakiś sposób to też mnie spowalnia i w jakiś sposób no też poza sztuką, nie żyję tylko sztuką, żyję sprawami codziennymi, zajmowaniem się 94-letnią babcią, zajmowaniem się domem, no ale... Ale to też jest piękne, że łączysz to wszystko, no, że masz na to czas i że chcesz to robić. Staram się, no jest to konieczność, no bo trzeba ugotować, trzeba posprzątać, więc no to też zajmuje sporo czasu, no jak każdemu i staram się to jakoś równoważyć. To ja Ci życzę takiego czasu tylko dla siebie. Dziękuję, dziękuję bardzo.